Witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj witamy się w nocy. Słuchajcie, mamy godzinę 18, ale powiem wam, że już tak ciemno, trzeba Mikołajowi mleczko zrobić, bo to jest jego pora, żeby dotrwał nam potem wzorowo do 8, więc już sobie wszystko zniosłam i będę zasuwała. Krzyś też kombinuje. Bajzel tu jest straszny. Gdzie masz bajzel? A no jeszcze bajzlu. No tutaj się robi. Już mówiliśmy wam, ale będziemy przypominać, bo to jest zarąbisty patent. Krzyś mrozi mięso teraz i robi kotlety. I robimy kotlety w taki sposób, że Krzyś od razu je roztłukuje. I jak potrzebujemy, to robimy z tego mięso mielone, a to się też zdecydowanie szybciej rozmraża. No bo raczej to na kotlety robię. Tak, no ale na mięso mielone też można to ewentualnie zmielić. Używamy takiego dingsa. Fajnie jest to zawakumować, ja sobie nie wiem, dzielę po 4. Bo tak z Martą ustaliliśmy, że najlepiej dla nas będzie po 4 kotlety. No, więc pyk, rozłożyć sobie to fajnie. Tak, żeby tutaj miejsce zostało do zaciągnięcia. Przełożyć butelkę z mlekiem. I butelkę na wodę. Jak już znajdzie się kawałek wyspy, kawałek wolnej wyspy, to można to przymknąć. I zaciągnąć. Robi tak fajnie, że po zgrzaniu, bo jeszcze się zagrzewa, mamy to po prostu jakby fabrycznie zamknięte, jest wypompowane powietrze. To jest zdecydowanie dłużej świeże. Wiecie, mięso może dłużej leżeć w zamrażarce. No i w ogóle bardzo przydatny gadżet. Powiem wam, że mamy, nie wiem ile byśmy czasu temu kupili. Długo. Ale bardzo długo z nami już jest i używamy go cały czas, bo wiecie, zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że się kupi jakiś gadżet, a potem się go nie będzie używało i tak dalej. Natomiast tego używamy bardzo często, zawsze używamy tego, gdy coś mrozimy. To jest też na przykład super, gdy robicie rybę albo jakieś mięso, chcecie je z przyprawami zawakumować, na przykład nie wiem, z jakimś tymiankiem, coś tam świeżymi ziołami. I ona jest zdecydowanie bardziej intensywna w smaku. Ona ryba i ono mięso. Rodzice Krzysia też sobie takie kupili. Tak. No zobaczyli u nas, uznaje, że to jest super. To jest super i cały czas tego też używają. Tak, dokładnie. Na święta wymieniamy się workami, bo... No, najlepszy prezent na święta to worki. Nie, Miki? Miki jeszcze nie wie, bo to pierwsze święta będą. Jeżeli gdzieś znajdziecie, słuchajcie, taki słoiczek cudowny z miodem, patrzcie jaki śliczny, nie? Czekaj, tutaj z tej strony, tu. Pisało miód, kupiłam, słuchajcie, jaki fajny będę miała słoiczek. Cały czas wszystko jest upaprane od tego pieprzonego słoiczka. To się psuje, krzywe to jest fest, no tragedia. Już marzę, żeby się ten miód skończył, bo tak ufaj danego słoika z miodem to ja jeszcze w życiu nie miałam. Tragedia. Mikołaj, zrzuciłeś zabawkę? Mama nie złapała koca ani zabawki. No ładnie. Tak kopię tymi nóżkami. Przykryjemy tutaj te nóżki. Przykryjemy nóżki, żeby nie było chłodno w nóżki. Tak? Proszę. Tu jest taki, jak myśmy go nazwali? Tutek. Tutek żeśmy go nazwali, tak? Masz tutka? Tutek ma wielkie uszy. Jest przesłodki z tymi wielkimi uszami. Tutek ufoludek, nie? Miki lubi tutka. Ja już mam tutaj pranie poskładane. Jeszcze muszę z suszarki wyciągnąć. Pościel wyprałam. Dzisiaj całe pranie. Jeszcze mam jedno pranie w suszarce. Idę je poukładać do szafy. I co? Mleko zrobię. Proszę. Długopis potrzebuję. No to tu masz to. O, ty pisałaś? Tak, tylko to musi wyschnąć. Takie nalepki są fajne na mięso. Można sobie tutaj też datę napisać. Bo my jesteśmy Janusz i Grażyna. Bo my zamiast pisać datę i wszystko... To nie, to my musimy to ciąć na mniejsze. Już mamusia robi mleczko. Gdzie? Drzewko musimy zasadzić. Dostaliśmy drzewko od koleżanki jakieś... Kiedy to miałeś? Miesięcy? Ja byłam w ciąży jeszcze wtedy. No to na pewno 2 miesiące tem więcej. No więcej, Miki ma 3 prawie. Pół roku temu. Jeszcze nie mieliśmy czasu go zasadzić. Ale rośnie.
Tak. Macie dobrze. Super, powinna mieć same takie tujowe drzewka w domu. One nie potrzebują praktycznie wody. Ono jest tak suche. Wczoraj je podlewałam, ale jest takie tutaj. To będziesz dzisiaj prać? Nie wiem, czy wrzucę. Nie wiem, jest tam, czarny, ale jeszcze wiem. Nigdy nie był prany. Nie wiem, czy to nie zafarbuje. Z takimi cielnymi szczami, wiem. Bo on już jest taki brudny. Już taki brudny fartuch. No widać, że gotujesz, kochani. No, ale... Widzę, ostatnio oglądamy taki program i faceci w ogóle nie gotują. Ja mam po prostu cudownego faceta, powiem wam. Nie, trafiłam taki egzemplarz, taki sobie wybrałam, że ja jestem w szoku. I normalnie oglądam te takie programy, jak tam kobiety są z tym facetem, z tym z dziećmi, a ten facet ma w ogóle wyrąbany na to, nie? Ona zasuwa, a on sygra, nie? Czy nie żyły akurat w głupim momencie to powiedziałam, bo... Marta zasuwa. Mów dalej, jak jestem wspaniały, mów dalej. Jesteś, kochanie, wspaniały, wspierasz mnie, jesteś cudownym tatą. No, Mikołaj by sobie nie mógł wymarzyć lepszego taty. Co wam chciałam powiedzieć, to książeczkę. Ja mam pokazywaną na Instagramie, ona jest zamawiana z Empiku. Słuchajcie, można sobie zrobić tak, żeby zadedykować tą książkę, no nie? Ona tam ma tutaj standardowe w środku te obrazki. Mikołaj zaczął się tym ostro interesować, więc jeżeli na przykład idziecie do kogoś, czy coś tam i nie wiecie, co mu na przykład dać i tak dalej, to fajnie taka dedykowana książka i one nie były drogie. Dodam wam jak coś linka, ona jest na Empik Foto. Witamy was dnia następnego i słuchajcie, dawno nie było żadnych takich zmian i remontów. I dzisiaj mój mąż montuje próg. Czajcie, że dopiero teraz montujemy próg między wiatrołapem a tutaj salonem. No i z racji tego mamy do podcięcia drzwi. One już wcześniej cały czas ocierały, wiecie, obijały się i było słychać, że są po prostu za długie. I teraz zawzięliśmy się w sobie i zaczęliśmy je przycinać. Z racji, że nie mamy gdzie ich przyciąć, jak tylko w salonie, to wszędzie jest to po prostu jeden kurz. Ale drzwi już prawie przycięte. Ale jest dużo mniej, gdyby nie było odkurzacza. No tak, to na pewno. To, gdyby było, nie było odkurzacza, to byłaby tu... Heavy metal. Uwielbiam. Lubię zapach tego. Ja też, uwielbiam zapach tych wiórów, tego drewna. Aha. Okej, drzwi przycięte, nie było łatwo, bo się kurzyło, ale starałem się zabezpieczyć jak mogłem, już które odkurzyłem. A jak ładnie. Tak się przycięło. Wydaje mi się, że jest bardzo akceptowalnie. Lepiej bym nie umiał tego zrobić. Mam nadzieję, że druga strona jest równie dobra. Nie widzę jeszcze drugiej strony, ale boję się tam patrzeć. Słuchajcie, drzwi już zamontowane, wysprzątane, no było. Jeszcze zostało tylko odkurzenie wszystkich kwiatków, ponieważ pokażę wam jak wyglądają. Tam się nosimy, ale... niestety nasze kwiatki aktualnie mają na sobie jeden... pył. O, więc to mi jeszcze dzisiaj zostało, więc tym się zajmiemy. Pokażę wam drzwi jeszcze jak wyglądają. I zobaczcie, jak mój mąż perfekcyjnie podciął drzwi. Słuchajcie, nie ma nic. Także ta maszyna, co mamy, trzeba je umyć. To chyba nie jest. O, to są jeszcze wióry. Trzeba je umyć, natomiast maszyna sprawdziła się po raz kolejny czadowo. Tak, kochanie? I mąż się sprawdził. A mąż, no to przecież umiejętności. Bo mąż miał zabezpieczyć. Otóż to. Dobra, my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym vlogu, a pokażę wam co my tutaj jeszcze mamy, ale to już chcemy jutro.